Gdzieś tam musi tutaj być. A, tu, mój telefon. Dotarcie. Halo? Halo, słucham. Tutaj biuro pana Drake'a. Mówi Lili. Lili? Przepraszam, siła pani mówi na spotkanie, to niestety dzisiaj nie można go zrobić. Jakie spotkanie? Jestem Lili. Lili, jego córka. Córka pana Drake'a? Ojejku, Lili, wybacz mi, ale było wykryte jako nieznane. Nie powinnaś być teraz na tym. Trzeba porozmawiać z moim tatą. Pomóż mi proszę. Oczywiście, Lili, oczywiście. Już łączę, łączę. Pani Drake, pana córka Lili dzwoni. Lili? Ale jak to? Już pan teraz jest internet. Mówiłam to samo szefie, ale ona powiedziała, że to już z pana ustali. Dobrze, więc połącz mnie z nią natychmiast. Tak jest, łączę. Halo, tatusiu? Lili, no ale teraz mi wytłumacz, dlaczego jesteś w internecie. Dobrze, tatusiu, ci wszystko wyjaśniam. Spotkajmy się w restauracji o 4:00, tej naszej ulubionej. Do zobaczenia. Lili, nie, nie, Lili. Czy też cię kocham, tato, pa. O mój Boże, co za dziecko. Super. No to jedziemy. Sisi, czy zdajesz sobie sprawę z tego, gdzie jest teraz nasze dziecko? Oczywiście, Drake. Jest teraz właśnie w internacie, we Francji. Jest w Kalifornii i chce się ze mną spotkać. W Kalifornii? Ale jak to? O 4:00 w naszej rodzinnej restauracji. Do zobaczenia. Boń. O, telefon. Nie. Moje biedne dziecko. W czym to chodzi? Moja biedna Lili. Muszę coś zrobić. O, szybko, szybko. Gdzie mój telefon? Co za kobieta. Taksówka. Nareszcie. Ja i tata. Tylko we dwoje. Hej, tatuś. Hej. Zamówiłem twoje ulubione gofry truskawkowe. Dzięki, tato, jesteś super. Więc może... Tak, właśnie, to chciałam z tobą zamieszkać. Lili, a szkoła? Tam szkoła, wolę mieszkać z tobą. Co tam Paryż? Kiedy może mieć francuską restaurację, tylko że w Malibu? Oj, kochana. Nie zgadzam się. Ale tak, dlaczego? Ponieważ dzwoniłam po twoją matkę. Zadzwoniłaś do mamy? Tak, kochani, dzwoniłem do mamy. Ale jak to? O, patrz, już idzie. Hej, kochanie. Hej, Will. Mamo, to ma na imię Drake. No właśnie, jestem Drake. Ach, no wiecie, Will to moja nowa miłość. Ach, aż mi dleje na jego widok. Przestań, mamo. Po co zniósł po mamę? A no widzisz, chciałam porozmawiać z tym, że cię wywalili z internetu. Powiedziałaś mu? No wiesz, kochanie, musiałam. Tato, to jest niemożliwe. Ja zawsze ci ufałam, a ty tak po prostu wszystko powiedziałeś mamie. Lili, dzwoniłaś do mnie w trakcie semestru, martwiłam się o ciebie. Nie pojawiłam się na rozpoczęciu roku. To wszystko. Wszystko? Lili, chyba oszalałaś. To co z nią robimy? Nie wiem, Lili, może coś zaproponujesz? Mówiłam już, chcę mieszkać z tobą. I to wszystko. Och, Lili. Dziękuję za te serce, Drake. Idę już ze samochodu. Spotkamy się w domu, jedź za mną, Lili. A, mamo! Bez dyskusji. Nie wierzę, tato. Ja też nie wierzę, że tak mnie zawiodłaś, Lili. Ja cię zawiodłam? Nie wierzę w to. Jadę do domu. Bezpiecznie za mamą. To niemożliwe, jak to sam ktoś mi taki rozdał. Słyszałaś o tym najnowszym teledysku, Karol? No, jest świetne, tylko szkoda, że ten facet nie chce go wypromować.
Ona na pewno coś wykombinuje. No, też mi się tak wydaje. Ej, patrz, ta dziewczyna się nas gapi. No co się gapisz? No, co się lampisz? Przepraszam, nie chciałam, ale czy znacie może Carol Steve? No jasne, miała super teleskop. No. Wiecie może czasem, gdzie ona teraz może być? Oczywiście, że Bea. Bea? No tak. Co? Nigdy tam nie byłaś? Było mi to dużo razy. Wiecie, czy tam może ma być? O, pracuję w tej różnej kafejce. Jak dla mnie, to dla niej ona jest za słaba. No wiesz, taka fajka. Taka... słuchasz mnie? Skoro Karol jest ola, to jeśli do niej pojadę, mama w końcu przestanie się mnie czepiać. Chociaż z drugiej strony nie widziałam jej rok. I potem jak się wyprowadziłam, mama była na nim strasznie zła. Ale z trzeciej strony mama już pojechała i będzie myślała, że jedę za nią, ale wcale nie musi tak być. Tak, super, tak. Ona jest jakaś dziwna, no nie? No, lepiej chodźmy. A wiecie może czasem... Halo? Dobra, to jedziemy. Co wy robicie? My oglądaliśmy to auto. Fajnie byłoby je ukraść, no nie jest takie. Wypasione. To jest moje auto i nikt nie będzie go kraść. Mam duże AC i OC, więc mogłobyś sobie iść. O, i ty znasz Karol, prawda? Sama się was przecież o to przed chwilą pytałam. I nie było się dla mnie zbyt miła. Wiesz, sor, mamy dzisiaj straszny dzień. Jasne. Mogłabyś nas podwieźć? Że co? No, my też idziemy do Ela. Wstawaj. Koleżanka ma problem z kopytami, dlatego nie możemy iść pieszo i chciałabym, żebyś nas podwiozła. Jasne, nie ma sprawy, wsiadajcie. Darmowa podwózka, nieźle załatwiłam. Ale tym swoim aucie wypadkiem nieźle to załatwiłaś. Tak, chodź, wsiadajmy. Ja z przodu. Ej, uważaj, bo mi tam zniszczysz. A, luzik mała. O, droga bryka, nic się nie stanie. No dachu, serio. Chociaż nawet tu jest wygodnie. Ale ładna wstążka. No, większość to Coco Chanel i Armani. A, sama nuda. Nuda? Kochana, ty to musisz być. Ja jestem Jana. Dobra, jedziemy.